Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu Matematyka 500+, czyli matematyka dla osób, które chcą zdawać na maturze właśnie matematykę na poziomie rozszerzonym. Na dzisiejsze spotkanie wybrałam zadania z brył z przekrojami. Z przekrojami, dlatego że często młodzież z tym ma problem, o tym mi mówią, to alarmują, dlatego właśnie taki temat na dzisiaj. Zapraszam, mam nadzieję, że lekcja będzie przydatna. Zadania z przekrojami to zadania, gdzie możemy spotkać grania stosu prawidłowy czworokątny, gdzie możemy spotkać grania stosu prawidłowy trójkątny, ostrosu o podstawie sześciokąta, ostrosu o podstawie czworokąta, trójkąta, prostopadłościan. W zasadzie w każdym zadaniu z brył możemy wyróżnić takie zadanie, da się wyodrębnić takie zadanie, w którym właśnie będzie jakiś przekrój. I czasem te przekroje są łatwe do zobaczenia, ale tylko dla tych, którzy mają niesamowicie rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, a czasem te przekroje naprawdę trudno jest zobaczyć, trudno zauważyć jakieś zależności. Mam nadzieję, że te zadania, które wybrałam na to nasze spotkanie, pozwolą Ci troszkę zrozumieć chociaż, troszkę przybliżą Ci to pojęcie tych przekrojów. Nie bój się, nie bój się próbować, bo próbowanie, rysowanie, nawet jak Ci się nie uda za pierwszym razem, spróbuj za drugim, nie uda się za drugim, spróbuj za trzecim. Najważniejsze to nie poddawać się i brnąć i próbować. Zobaczysz, osiągniesz sukces. Zadanie numer 1. Dane jest prostopadłościan ABCDEFGH. Płaszczyzna przechodząca przez krawędzie AD i FG jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa. Pole prostokąta AFGD jest równe P. Wykaż, że pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu jest większe od 2 pierwiastków z 2 P, kosinus i w nawiesie alfa minus 45 stopni. Zadanie na początek, oczywiście może nie brzmi za dobrze, bo jest zadanie na wykazywanie, a niektórzy tego nie lubią. Trudno, zaczniemy od takiego zadania. Zadanie na wykazywanie, gdzie jest słowo wykaż, udowodnij, uzasadnij, to jest zadanie, które robimy w trzech etapach. Po pierwsze, założenie i tutaj w bryłach założeniem jest rysunek. A więc mamy taki rysunek i wiemy, że pole, to jeszcze w założeniu, że pole naszego prostokąta AFGD, które zaraz sobie zamalujemy, jest równe P, to jest podane w założeniu, jest kąt alfa podany, to jest ten kąt alfa, który jest który właśnie płaszczyzna, jest nachylona do podstawy ta płaszczyzna, którą tniemy ten nasz prostopadłościan pod kątem alfa. A co mamy wykazać, czyli nasza teza? Mamy wykazać, że pole powierzchni całkowitej, napiszę w skrócie PC, tego prostopadłościanu, jest większe od 2 pierwiastek z 2 P kosinus alfa minus 45 stopni. To mamy wykazać. No brzmi nieciekawie oczywiście, ja tu może oczywiście zacznę dowód pisać, ale będę kontynuowała tutaj z tej strony. Oczywiście, najpierw musimy ten przekrój sobie narysować. To jest bezdyskusyjnie, od tego zaczynamy, od zaznaczenia tego kąta alfa, bo najważniejsze w tym zadaniu jest, że prostopadłościan tniemy. Jest napisane w treści, że płaszczyzna przechodzi przez krawędź AD, no to ja ją tutaj tą krawędź poprawię, bo wiadomo, że przez nią musi przechodzić, i przez krawędź FG. Czyli jednym słowem, ja ten mój prostopadłościan będę chciała tak ściąć. Będę chciała tak uciąć, biorę linijkę, żeby właśnie ten przekrój zaznaczyć. Popatrz, to jest kwestia właśnie wyobraźni przestrzennej, że musisz sobie wyobrazić, że my to tniemy tak, jakbym wzięła piłą motorową i ten właśnie mój prostopadłościan ucięła. No to jak ja go utnę, to popatrz, powstanie mi, ja tutaj zaznaczę, powstanie mi oczywiście, w tym wypadku będę miała, moim przekrojem będzie taki prostokąt. Będzie to mój przekrój, ten mój prostokąt będzie przekrojem. To nie jest zbyt takie bardzo skomplikowane do wyobrażenia, ze względu na to, że to jest prosta bryła, prostopadłościan. Więc jak ja bym go tak ścięła, to myślę, że część z Was zauważy, że właśnie mam do czynienia tutaj z prostokątem, czyli przekrojem jest prostokąt, a ja mam podane, że pole tego prostokąta, a właśnie FGD, to wynosi P.
No, P, a w tezie mojej właśnie mam udowodnienia zależność pomiędzy polem całkowitym, a tym moim P. No, zaczęłabym od tego, że trzeba pewne rzeczy wprowadzić, oczywiście. Trzeba wprowadzić, jak prostopadłościan, no to tak, tu niech będzie A, B i tu niech będzie C standardowo, czy tutaj C, obojętnie. Prostopadłościan ma trzy krawędzie różnej długości. Oczywiście tych krawędzi jest kilka, prawda? Tych A mamy tu, A u góry też, ale chodzi o to, że trzy różnej długości są. Ja je oznaczam standardowo ABC. Będę chciała zaznaczyć ten kąt, jaki tworzy alfa, płaszczyzna tego przekroju z podstawą. Wiesz, że prostopadłościan to jest naprawdę piękna bryła, gdzie jak ja tnę, to tutaj nie muszę nic dodatkowo dorysowywać, tylko wystarczy, że ja zaznaczę ten kąt, to będzie tutaj ten kąt alfa. Dlatego, że moja płaszczyzna tutaj jest prostokątem i ona do podstawy nachylona jest pod kątem alfa, tak jak ta krawędź a, u nas AF do podstawy, dokładnie tak samo. Dlatego tutaj powstał nam trójkąt, ten, ja bym go przerysowała, bo takie rzeczy warto przerysowywać sobie, robić sobie różne zależności, będzie lepiej widać, zresztą mi będzie nawet Tobie łatwiej wytłumaczyć, więc ja przerysuję sobie mój trójkącik, mój trójkąt, podpiszę go A, B i tu jest F, A, B i F. I tak, tu jest moje A, to pionowe, to jest moje C oczywiście, tu mam kąt alfa, no a to AF jest z mojego tego przekroju, nie? No ale ja nie wiem, ile wynosi, więc napiszę X. Teraz tak. Myślę, że warto by było zacząć od tego dowód, że zapisać to pole przekroju. Popatrz, ten przekrój jest prostokątem, który ma takie boki X i tutaj jest drugi bok, czy też tutaj możesz go odczytać, to jest po prostu B. Czyli możemy zapisać, że X razy B, czyli ja tak jak pole prostokąta, to się równa moje P. Dzięki czemu wyliczę X, że X to jest P nad B. No, będzie mi do czegoś to na pewno potrzebne, dlatego tak zapisałam, że to jest P nad B. No to spróbujmy teraz sobie tutaj wykorzystać funkcje trygonometryczne dla tego naszego trójkąta. No to co byśmy wykorzystali? Tak, żeby był X wykorzystany, żeby wykorzystać tą literkę P, no nie? Bo to wszystko do tego zmierza, że chcemy mieć i kąt alfa wykorzystany, no bo dany w zadaniu, nie? I literka P też jest dana w zadaniu. No to myślę, że może sinus alfa, czyli sinus alfa to będzie stosunek C do X. Czyli ja bym mogła zapisać moje, że sinus alfa to będzie C nad i tu mam P nad B, nie? No bo za X postawiam P nad B. No to teraz sinus alfa, tutaj mnożę przez odwrotność, czyli będę miała C razy B nad P, czyli napiszę, że moje sinus alfa to jest C B nad P. No to może pomnożę razy P i dostanę, że C B to będzie P razy sinus alfa. No, do czegoś nam się na pewno to sprzyda. No to analogicznie postąpimy z tym A, czyli teraz cosinus alfa to będzie A nad X. Myślę, że to będzie podobne rozumowanie, czyli cosinus alfa to się równa A nad, a za X-a P nad B. No i analogicznie cosinus alfa tu mnożymy przez odwrotność, czyli będzie A razy B nad P, czyli cosinus alfa to będzie AB nad P, czyli mnożąc obustronnie razy P, dochodzę do wniosku, że moje AB to się równa P razy cosinus alfa. Na pewno nam się do czegoś to sprzyda. No dobrze, no wykorzystaliśmy, myślę, i zarówno alfa, jak i P, i alfa, i P. I teraz tak, jakby sobie tak pomyślał, że co mamy udowodnić? Mamy udowodnić, że pole całkowite. No to spróbujmy rozpisać pole całkowite. Zobaczymy, co nam wyjdzie, ale jeszcze ta strona tutaj jest taka troszkę nieciekawa. Ja bym może to moje nazwała literką K. A co mi to przeszkadza? Przekształcę, bo mi się to troszkę nie podoba. Czyli tak, K u mnie to będzie 2 pierwiastki 2P cosinus alfa minus 45 stopni. Ja tu widzę pewną zależność, że dla 45 stopni był gdzieś tam sinus, cosinus równy pierwiastek 2 nad 2. Chciałabym, żeby mi się to skróciło, więc muszę to przekształcić. Pamiętamy, był taki wzór w trygonometrii, gdzie się właśnie liczyło cosinus z różnicy kątów. No i właśnie go zastosujmy. To było tak. Cosinus alfa razy cosinus
45 stopni, dodać sinus alfa razy sinus 45 stopni. No więc dalej, k to się równa 2 pierwiastki z 2p. Napiszę w takim kwadratowym nawiasie, będzie lepiej widać. I teraz popatrz, fajnie jest, bo tu jest pierwiastek z 2 na 2. I tutaj tak samo, nie? No ale ja to zapiszę. Pierwiastek z 2 na 2 cosinus alfa, dodać pierwiastek z 2 na 2 sinus alfa. No to przekształcam dalej, czyli moje k to się równa, a tu oddzielę, żeby mi się nie zlewało, czyli tak, to jest wspólne, mogę wyciągnąć przed nawias, czyli będę miała 2 pierwiastki z 2p razy pierwiastek z 2 na 2 i w nawiasie cosinus alfa plus sinus alfa. No to dwójeczki mi się tutaj skrócą i zapiszę Tobie, że moje k, czyli ta moja, tak jakby tutaj w tym wypadku prawa strona tej nierówności, wyjdzie mi 2p cosinus alfa plus sinus alfa. Takie wyszło mi k. No z tym już więcej nic nie zrobię, ale zauważ, przekształciłam to troszkę. No to teraz wracamy do tak jakby lewej strony tej mojej nierówności, tej mojej tezy, pole całkowite. Na pewno każdy z Was pamięta, że pole całkowite prostopadłościanu to przecież jest 2AB plus 2BC plus 2AC. No tak, no to spróbujmy podstawić, nie? AB to przecież wiemy, ile wynosi, bo to jest, już wyznaczyliśmy, czyli będzie 2P cosinus alfa. Dodać BC też wiemy, 2P sinus alfa, no i plus 2ac, no bo a i c nie mam pomnożone, nie wiem ile wynosi, no to zostawiam sobie. No to popatrz co dalej, jakbym wyciągła 2p przed nawias, to będę dalej robiła, 2p przed nawias, zostanie mi cosinus alfa plus sinus alfa i za nawiasem plus 2ac. A teraz popatrz co mi to powstało, to. Co to mi powstało, to 2p w nawiasie cosinus alfa plus sinus alfa, to jest to moje k. Prawda? To jest to moje k, które sobie też notabene przekształciłam. No to skoro tak, to mogę napisać, że skoro ja w polu całkowitym oprócz mojego k mam coś jeszcze, co oczywiście jest liczbą dodatnią, no bo przecież boki są liczbami dodatnimi, prawda? No to skoro tak, to ja mogę powiedzieć, że moje pole całkowite jest po prostu większe od mojego k. No bo skoro mam k plus coś, to znaczy, że mam coś więcej niż k. No to napisałam większe niż k. A skoro tak, to mogę zapisać, że moje pole całkowite jest większe i to k mogę przepisać. Na samym początku było tak podane, tylko ja sobie go przekształciłam. Cosinus alfa minus 45 stopni razy 2 pierwiastki z 2p. A to właśnie, co kończy mój dowód, bo to właśnie miałam udowodnić. Ciekawe zadanie, bo w ogóle z nierównością zadania są ciekawe do udowodnienia, bo często młodzież no się gubi, że wychodzi mu coś, nie wie, jak ograniczyć, prawda? Jak wykazać, że coś jest większe, bo coś jest równe jest łatwiej, ale coś większe jest gorzej. Dlatego ciekawe zadanie i takie właśnie wybrałam, zadanie ciekawe. Zadanie numer 2. Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ABCDS ma długość A, które zaznaczę na rysunku. Ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 2 alfa. Będziemy to zaraz zaznaczać, ten kąt nachylenia. Ściany bocznej do płaszczyzny podstawy. Ostrosłup przecięto płaszczyzną, która przechodzi przez krawędź podstawy i dzieli na połowy kąt między ścianą boczną i podstawą. Oblicz pole powstałego przekroju. Ja napiszę pole przekroju, że to trzeba policzyć. A zaznaczę, że pole przekroju będziemy sobie wyznaczać. I teraz tak, musimy tak, po pierwsze, fajnie by było zaznaczyć sobie ten kąt, jak widzisz, kąt 2 alfa, czyli kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, ale może to za chwilkę. Na razie spróbujmy tą płaszczyznę, bo ona jest dosyć trudna. Ostrosłup przecięto płaszczyzną, która przechodzi przez krawędź podstawy i to musimy zaznaczyć, płaszczyzna, która przechodzi przez krawędź podstawy. Żeby nam się fajnie patrzyło, to ja ten oczywiście ostrosłup muszę ściąć, prawda? Ja go będę tak ścinała, czyli że będę przechodziła przez krawędź podstawy, która oczywiście u mnie ma długość A i muszę go ściąć.
Tak przechodzi, że kąt nachylenia tego przekroju do podstawy jest alfa. Ja to muszę zaznaczyć. Jeżeli kąt nachylenia ściany bocznej, więc gdybym ja chciała ścianę boczną, jej kąt nachylenia, to na pewno wiesz, że musiałabym poprowadzić wysokość, tak? I ta wysokość właśnie ona padałaby pod kątem 2 alfa, czyli byłby ten kąt nachylenia wysokości ściany bocznej do podstawy 2 alfa. A ja mam tak poprowadzić tą płaszczyznę moją, może kolorem czerwonym zrobię, mam tak poprowadzić, żeby był kąt alfa. Żeby była pod kątem alfa, więc musisz sobie wyobrazić, to tutaj nie ma opcji, musisz to sobie wyobrazić, czyli musisz na tyle rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, że ścinamy tak w środeczku jakby tutaj, ścinamy. I teraz co nam powstanie? Mój drogi, powstanie nam przekrojem, będzie trapez i ten trapez musimy narysować, czyli ja tak muszę ściąć, żeby powstał mi trapez, tak. Ja tak zaznaczę ten trapez, no jest to wiadomo, ciężko sobie wyobrazić, nie każdy sobie wyobrazi, że tym przekrojem jest trapez i to jest ważne, że tutaj ten kąt nachylenia, muszę zaznaczyć, ten kąt nachylenia jest alfa właśnie, ten kąt nachylenia tutaj jest alfa. Bo tak było podane w treści, że ta płaszczyzna, ta moja czerwona, mam nadzieję, że w miarę widoczna, ta moja płaszczyzna czerwona nachylona jest do podstawy pod kątem alfa. No, żeby to lepiej zobrazować, ja muszę zapewne dalej poprowadzić tak, żeby mi powstał tutaj trójkąt. Tu wiemy, że jak połączymy, będziemy mieć trójkącik i ja ten trójkącik tutaj narysuję. No kwestia estetyki, prawda, narysowania rysunku jest ważna. Patrzmy, wiemy, że ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 2 alfa. Więc po tej stronie będzie 2 alfa, po tej stronie jest całe 2 alfa. Czyli jak tu alfa, to tutaj też będzie alfa. Żeby było lepiej widoczne, to ja myślę, że czas będzie dobry na to, żeby narysować sobie, przerysować sobie obok pewne trójkąty. Tak, zacznijmy może od tego, że ściana boczna nachylona jest do płaszczyzny podstawy pod kątem 2 alfa, to ja narysuję ten trójkąt prostokątny, który tam jest w środeczku z tą naszą dużą wysokością tego ostrosłupa i tu zaznaczę 2 alfa. Myślę, że od tego trzeba byłoby zacząć. Tu sobie zapiszemy jakieś y, może żeby nam się, co prawda to jest wysokość w ścianie bocznej, ale niech będzie taka neutralna literka y, natomiast tu na dole jest jedna druga a. I tu jest kąt prosty, to jest ta wysokość tego naszego ostrosłupa. Tylko ja przerysowałam. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że gdzieś do przekształceń będzie nam potrzebny y, czy też wysokość, ale skupmy może się na y, bo po tej stronie jest y, po drugiej też jest, więc ten y będzie nam potrzebny, więc jaką funkcją trygonometryczną moglibyśmy go policzyć? Oczywiście kosinusem 2 alfa. Czyli kosinus 2 alfa to się równa 1 druga a do y. No więc ja stąd przekształcając mogę napisać, że to będzie 1 druga a nad kosinus 2 alfa, bo zamieniam po prostu y z kosinusem 2 alfa, żeby było szybciej, czyli y to będzie a nad, to dwójka daje do mianownika 2 kosinus 2 alfa. Tutaj w zasadzie nie dziwimy się, że takie wyszły nam kąt podwojony 2 alfa. Nic się nie dzieje, dlatego że oni nam podali ten kąt 2 alfa. Oni nam podali a. Czyli my w zasadzie wyznaczyliśmy sobie już wysokość w ścianie bocznej. Będzie zapewne ona do czegoś nam potrzebna. No dobrze, no to teraz myślę, że nadszedłby czas na to, że skoro tym przekrojem jest trapez, to ja w tym trapezie właśnie tą tutaj zaznaczę literkę H. No bo to jest wysokość trapezu, jak widzisz, tego mojego czerwonego trapezu, prawda? To jest H, a do pola, bo pole przekroju trzeba policzyć, czyli wiemy, że trzeba policzyć pole trapezu. Mamy tak, jedną podstawę już mamy. Tutaj będzie druga podstawa, literka B, którą trzeba będzie znaleźć, no ale jeszcze H musimy znaleźć. No żeby H znaleźć, to dobrze by było ten trójkąt sobie przerysować cały. Ja myślę, że cały sobie tutaj przerysujemy ten trójkąt, żeby nam było lepiej na to patrzeć. Więc ja cały przerysuję ten trójkąt. No i go podzielę oczywiście tam na połowę też.
żeby było wszystko pięknie zaznaczone, czyli tu jest S i tu mamy tak, tu mamy właśnie tą wysokość, którą zaznaczyłam małą literką H, bo to jest ta wysokość tego trapezu, prawda? I tu mamy tak, tu mamy alfa, tu mamy alfa, tu wiemy, że jest A, bo to jest tak samo jak krawędź w podstawie tutaj na dole A, tu mamy dwa alfa. No to spróbujmy sobie wyznaczyć to H, wykorzystując twierdzenie sinusów dla tego naszego trójkącika tutaj. Wiemy, że tutaj jest kąt, ja zapiszę, tutaj kąt to będzie 180 stopni, odjąć 3 alfa, tak? No bo w tym trójkącie mamy właśnie alfa i 2 alfa, czyli 3 alfa, czyli ten kąt to będzie 180 minus 3 alfa. Możemy zastosować twierdzenie sinusów dla tego trójkącika tutaj, żeby właśnie wyznaczyć to nasze H. Czyli tak, przypominam, w twierdzeniu sinusów było tak, H do sinusa przeciwległego kąta, czyli do sinus 2 alfa, ma się tak jak, i teraz biorę A. Dlaczego to biorę A? No bo A mam podane, nie? To bez sensu mi to liczyć, skoro ja mam A podane. A do sinusa, tylko teraz tego kąta, czyli 180 stopni minus 3 alfa. No tak się składa, że teraz to przepiszę. Sinus 2 alfa równa się A na, tak się składa, że sinus 180 stopni minus 3 alfa ze wzorów redukcyjnych jest to po prostu sinus 3 alfa. No to skoro tak, to jak pomnożę obustronnie razy sinus 2 alfa, to będę, no mogę to zapisać, sinus 2 alfa, to będę miała A sinus 2 alfa nad sinus 3 alfa. No możemy się zastanowić, czy damy radę to jakoś ładniej rozpisać wzorami. No na razie może zostawmy, prawda? Będziemy się martwić później, czy coś się da zauważyć fajnego, ale takie odpowiedzi są jak najbardziej poprawne. Ty nie masz obowiązku doprowadzać to do najprostszej postaci, ty masz to wyznaczyć. Skoro dali ci z A, dali ci z alfa, to twój wynik może zostać z A i właśnie z alfa. No to skoro tak, no to patrzmy dalej. Skoro tu mamy alfa, alfa, tu mamy też 2 alfa, czyli 2 alfa i 2 alfa, to z kolei ten kąt, ja zapiszę, będzie 180 stopni minus 4 alfa. No to skoro tak, no to pomyślmy, ile tu będzie miał tych, jaką będzie miał miarę. A nawet z tego, nawet kąta przyległego możemy. 180 stopni minus 3 alfa, no to tu będzie 3 alfa. Czyli gdybyśmy sobie jeszcze ten odcineczek tutaj oznaczyli jakąś literką, a niech będzie literka W, no bo może nam do czegoś być potrzebne, to postarajmy się policzyć jeszcze właśnie to W z twierdzenia sinusów, czyli z tego samego co tutaj, tylko dla tego górnego trójkąta. No to tak, W rozpisuję do sinusa przeciwległego kąta, czyli sinusa alfa, ma się tak jak. No i teraz tak, to w zasadzie moglibyśmy, bo tak, moglibyśmy to użyć tutaj, prawda, no bo byśmy to H wyznaczyli, ale możemy również użyć to, dlatego że to jest nasz Y, prawda, to jest nasz Y, który, to jest ta wysokość w ścianie bocznej, więc chyba możemy bardzo szybko to policzyć, czyli zapiszemy Y do sinus 3 alfa, do sinusa przeciwległego kąta. No to tak, mnożąc razy sinus tutaj alfa, będziemy mieć, że W to się równa Y sinus alfa nad sinus 3 alfa. No ale za Y ja przecież mogłabym podstawić sobie to, no to podstawmy, czyli moje W to będzie pod Y podstawię to, czyli będę miała A sinus alfa nad, a to wrzucam do dołu 2, cosinus 2 alfa razy sinus 3 alfa. Wyszła mi taka zależność, to mi wyszła zależność dla W. No to skoro policzyliśmy to W, to pewnie ono nam się do czegoś przyda. Otóż potrzebujemy, pamiętamy, co my jeszcze potrzebujemy. Potrzebujemy do przekroju, do pola trapezu. Mamy już A, mamy już H wyznaczone za pomocą A i alfy, brakuje nam B. Ale to B, niestety, mój drogi, niestety, musimy to B, żeby obliczyć, musimy ściankę boczną przerysować. Nie mamy wyjścia. Muszę zrobić jeszcze jeden rysunek, gdzie przerysuję tobie ścianę boczną ze względu na to, żebyś widział, gdzie jest B. Czyli tak, to nasze B jest gdzieś tutaj. Zaznaczę i jeszcze będę musiała zaznaczyć inne rzeczy. Czyli tak,
Czyli tak, ustalmy. Nasze B to jest to tutaj, na tym naszym rysuneczku. Tu mamy B. A może zapiszę kolorem czarnym. Tutaj mamy B, tak? Zgodnie z tym rysunkiem. Teraz tak, ten trójkąt to był ten przekrój. Czyli jak ja wyliczyłam W, popatrz, to ja mam tak jakby ten odcinek prostopadły do B, czyli tutaj jest W. Odtąd dotąd jest W na moim rysunku. No trzeba mieć wyobraźnię, żeby to zauważyć. Tak, na dole jest oczywiście A, bo to jest ścianka boczna. Natomiast całe to, to jest moja wysokość w ścianie bocznej. A moja wysokość w ścianie bocznej, ja ją policzyłam i nazwałam sobie ją Y, prawda? Czyli są to trójkąty podobne, jak widzisz, więc mogę napisać zależność, że moje W do B, moje W do B ma się tak jak moje ta wysokość w ścianie bocznej, a wysokość w ścianie bocznej to było Y do A. No i z tego będziemy chcieli wliczyć literkę B. Czyli moja literka B, jak pomnożę na krzyż, to będę miała A razy W przez Y. No to spróbujmy. A razy W, czyli W to będzie A sinus alfa nad 2 cosinus 2 alfa sinus 3 alfa nad Y, a moje Y to jest A nad 2 cosinus 2 alfa. I teraz będę chciała skrócić. Popatrz, to A mi się z tym A skróci. Nawet mi się 2 cosinus 2 alfa skróci z tym. Dlatego zapiszę, że moje B to będzie, tu mam jedno A, czyli A dam do góry, czyli będę miała A sinus alfa nad, to mi się skróciło, nad sinus 3 alfa. I to jest moje B. No to myślę, że teraz już możemy powolutelniku bardzo zapisać to pole trapezu. Czyli pole trapezu to się równa. Pamiętamy wzór A plus B razy H nad 2, prawda? No to będziemy pod to pole trapezu podstawiać. Ja tak oddzielę tutaj pole trapezu, to się równa. I teraz moje A, no to wiadomo, że mam A, dodać B, to jest to A sinus alfa nad sinus 3 alfa, tak, nad 2 i dam może razy wysokość tutaj na środku, żeby nie po prostu już zaburzać tego zapisu, razy H, a moje H tu mam policzone. A sinus 2 alfa nad sinus 3 alfa. No i w sumie to jest wynik bardzo dobry, no nie? No ale żeby to jakoś tak ładnie wyglądało, no to spróbujmy sobie jeszcze to przekształcić. Tu może wspólny mianownik zróbmy, czyli będziemy mieć nad 2 i tu będę miała sinus 3 alfa, od razu dam do dołu, a tu będziemy mieć, jak pomnożę razy sinus 3 alfa, to wyciągnę A przed nawias i będę miała sinus 3 alfa plus sinus alfa. Tak zapiszemy. Razy, a to zostawimy na razie, A sinus 2 alfa nad sinus 3 alfa. To się równa. No już jesteśmy bliziutko, jeszcze coś przekształcimy. Aha, widzimy, popatrz, sinus 3 alfa plus sinus alfa. Pamiętasz, był taki wzór na dodawanie sinusów. Jak nie pamiętasz, to sobie kuknij do tablic. Ja ten wzór od razu zastosuję, tylko tu przepiszę. Sinus 3 alfa mianownik był taki wzór, że ten sinus 3 alfa plus sinus alfa to jest 2 razy sinus i teraz 3 alfa plus alfa, dodaje się kąty, to jest 4 alfa i dzieli się przez 2, czyli 2 alfa, razy i teraz się robi kosinus, tylko się kąty odejmuje. 3 alfa minus alfa to jest 2 alfa podzielone przez 2, czyli alfa. No i resztę przepiszę, razy A sinus 2 alfa nad sinus 3 alfa. To się równa. No już jesteśmy bardzo blisko. Dwójeczki nam się skrócą i pewne rzeczy tu widzę w kwadracie. Czyli na pewno mamy w kwadracie tak A do kwadratu. Tu mam sinus 2 alfa, tu mam sinus 2 alfa, tu mam sinus 3 alfa, tu mam sinus 3 alfa. Czyli tak zapiszemy. Sinus 2 alfa nad sinus 3 alfa i to do kwadratu i na końcu razy cosinus alfa. Oczywiście możesz się zastanowić, czy nie dałoby się to prościej zapisać. No może moglibyśmy to jeszcze przekształcać, ale nie ma takiej potrzeby. Dlatego, że mieliśmy wyznaczyć pole trapezu i mieliśmy to uzależnić od tego, co było dane. Dany był kąt alfa, czy też 2 alfa, prawda? To też i 3 alfa, bo to wszystko jest dane i była dana krawędź podstawy A.
zadanie, powiem szczerze, taki killer, bardzo trudne zadanie z przekrojami. Nie dość, że trudno zauważyć ten przekrój, to jest na pewno trapez, bo tutaj się ścina, prawda, po długości boku, a tu już jest coraz wężej, u góry jest coraz wężej ten trójkąt, prawda, dlatego tu będzie trapez, to będzie krótsze od tego, więc jedziemy tak jak trapez, ścinamy. Trudno to zauważyć, to nie dość, że to popatrz, tutaj twierdzenie sinusów, tutaj twierdzenie sinusów, tu później trzeba sobie ściankę przerysować i tak dalej, i tak dalej. No masę roboty, bardzo, bardzo ciężkie zadanie, zadanie numer dwa, ale zadanie takie mocne, mega zadanie, taki killer matematyczny, można powiedzieć. Zadanie numer 3. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ma długość 12, a wysokość ściany bocznej poprowadzona z wierzchołka ostrosłupa ma długość 15. Ostrosłup przecięto płaszczyzną zawierającą jego wysokość i krawędź boczną. W otrzymanym przekroju wyznacz sinus kąta przy wierzchołku ostrosłupa. Czyli tak, wypisałam, co jest dane, że wysokość ostrosłupa to 12, wysokość ściany bocznej, poprowadzona oczywiście z wierzchołka ostrosłupa, to 15. Tą płaszczyznę musimy zaznaczyć. Wiemy, że zawiera wysokość i krawędź boczną. No to spróbujmy. Skoro zawiera krawędź boczną, to ja wybiorę może tą krawędź boczną, że ta płaszczyzna zawiera i ma zawierać wysokość. Czyli ja muszę jakby wziąć piłę motorową i tak przeciąć ten ostrosłup, żeby mi po krawędzi szło, ale łącznie z wysokością. Czyli popatrz, ona musi zawierać w sobie ten trójkąt, bo musi zawierać wysokość, ta płaszczyzna, no ale nie koniec, bo ją się dalej tnie, prawda? Bo to nie tylko kawałeczek taki utnę, tylko cały ostrosłup przecinam na dwie części. Czyli to znaczy, że ja muszę tu przeciągnąć dalej, popatrz, i tu zaznaczyć, że to będzie ta moja właśnie płaszczyzna. To będzie ta moja płaszczyzna, która zawiera, popatrzmy, czy się zgadza z treścią, zawiera wysokość, nie? I zawiera moją krawędź boczną, którą tam nazwę, załóżmy, literką B niech będzie, prawda? Czyli to jest moja płaszczyzna. Ja tą płaszczyznę przerysuję, bo na pewno będziemy ją potrzebować, więc ja tutaj przerysuję specjalnie, ze względu na to, że będziemy potrzebować sinusa tego kąta, w związku z czym no, musimy tą płaszczyznę tutaj mieć przerysowaną. Czyli ja muszę ten kąt alfa zaznaczyć. Popatrz, muszę tutaj wziąć, że tu jest B, natomiast tutaj to jest ta wysokość w ścianie bocznej. Tak się składa, że to jest moja literka H tutaj, wysokość ścianie bocznej, bo tak właśnie jest w tym ostrosłupie prawidłowym trójkątnym. Czyli tu wiem, że jest 15. Tu wiem, że jest 15. No to tak, tu bym mogła jeszcze oczywiście poprowadzić tą, a może tak linią przerywaną poprowadzę, że tu mam 12, czyli tą wysokość. I teraz tak, pamiętasz zapewne, że w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym jest tak, że jak wysokość pada, to ona pada na środek oczywiście okręgu opisanego na podstawie i wpisanego, bo tak jest w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym. Czyli tu jest mała literka R, a tu jest duża literka R. Małe R jest tu, tu jest duże R. Myślę, że przypominacie się, jak to było właśnie w tych ostrosłupach. Tak było. Natomiast całe to tworzyło nam wysokość w podstawie. No tylko ja nie mogę już zaznaczyć literką H, bo tutaj mam H, więc jakiś tam X niech będzie. No to chyba zaczniemy od twierdzenia Pitagorasa, żeby tego R-a wyliczyć, czyli 12 kwadrat plus R kwadrat równa się 15 do kwadratu. Czyli 144 dodać R kwadrat to jest 225. R kwadrat to się równa, jak przeniesiemy tutaj, no to zobaczysz oczywiście, że będzie 81. Spierwiastkujemy, wyjdzie R równe 9. No to skoro tak, to tu już wiemy, że jest 9, a pamiętamy, że wysokość w tej podstawie, czy ten nasz X, było to ta wysokość, bo to nam się sprzyda, prawda? Nawet nie tyle duże R, co całe to X nam się sprzyda, czyli ta wysokość była uzależniona w ten sposób od tego promienia okręgu wpisanego, że 1/3 z tej wysokości to był ten promień okręgu wpisanego. Ja wiem, że wolałobyś zapisać 1/3 H równa się R, ale jak ja już H tutaj oznaczyłam, bo to jest moje to małe H, no nie, to już nie będę wprowadzała drugiego H. Czyli tak, skoro tak, to 1/3 X to jest 9, to razy 3 X mamy 27. No to zapiszmy 27.
No to jeszcze musimy wyznaczyć B. Dlaczego? Bo tutaj idealnie nasuwa się, niestety to, ten trójkąt nie jest prostokątny, nasuwa się, że by zastosować twierdzenie kosinusów, wyliczymy kosinus, a później przejdziemy na sinusa, tak? Ale musimy mieć B. No to jednak do tego B potrzebujemy jeszcze tego R. No ale R to sobie odejmiemy. 27 odjąć tutaj 9, to będziemy mieć już 18. Zresztą może pamiętasz taką zależność, że w trójkącie równobocznym ten mały R i ten duży R są zawsze w stosunku do siebie 1 do 2, czyli duży R jest dwa razy większy od małego R. Dobrze, no to jeszcze raz, tak jak poprzednio robiliśmy, twierdzenie Pitagorasa zastosujmy, czyli 12 do kwadratu dodać 18 do kwadratu równa się B do kwadratu. No to skoro tak, no to mamy 144 dodać 18 do kwadratu 324 równa się B do kwadratu. Czyli dodamy, to będziemy mieć 468 równa się B kwadrat, czyli B to będzie pierwiastek z 468. Może weźmiemy kalkulator, żeby sobie tutaj ładnie podzielić, przez co by się dzieliło 468. Myślę, że przez 36 się podzieli. No tak, dokładnie. Czyli wychodzi nam 6 pierwiastków z 13. No dobrze jest w takiej formie sobie wziąć, żeby zapisać, ładniejszy wynik będzie. Dobra, no to skoro tak, układamy twierdzenie kosinusów teraz. Czyli 27 do kwadratów, to się równa. Dla tego trójkąta, to się równa. 15 do kwadratu dodać moje 6 pierwiastków z 13 do kwadratu minus 2 razy. I w twierdzeniu kosinusów było tak, 15, czyli ten bok, razy ten bok, czyli 6 pierwiastków z 13, razy kosinus kąta alfa. No to 27 razy 27 to będzie 729, to się równa 225 dodać, to 6 pierwiastków z 13 do kwadratu to było 468 minus i tu będziemy 2 razy 15, to jest 30 razy 6, 180 pierwiastków z 13 kosinus alfa. Myślę, że dobrze byłoby to przenieść, czyli tu przeniesiemy 180 pierwiastków z 13 kosinus alfa, to się równa, a tu sobie dodajmy 225 dodać 468, od razu odejmiemy 729. Wychodzi nam minus 36. No to podzielmy obustronnie przez 180 pierwiastków z 13. Nie dziwią nas takie wyniki ze względu na to, że no na poziomie rozszerzonym to nieraz są niezaciekawe te wyniki. 36 nad 180 pierwiastków z 13, oczywiście na minusie, czyli znaczy, że kąt rozwarty. No na naszym rysunku do końca tego nie widać, ale w rzeczywistości może być. To się skróci, czyli tu będziemy mieć 5. 36 przez 36 to 1, a 180 przez 36 to 5. Czyli to się równa minus 1 nad 5 pierwiastków z 13. Oczywiście, że usuwać niewymierność byśmy mogli, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby ze względu na to, że to nie koniec zadania, bo ja muszę jeszcze z jedynki trygonometrycznej wyliczyć sinusa. No to może tu będę rozpisywała, może wezmę kolorem. Czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa to jest 1. Czyli sinus kwadrat alfa dodać i teraz ja już tu będę podnosiła do kwadratu, czyli będę miała, oczywiście minus się skasuje, tu będę miała pi do kwadratu, czyli 25 razy 13 od razu, to będziemy mieć 325 i to się równa 1. No i przerzucę, czyli sinus kwadrat alfa to się równa, będziemy mieć, jak przeniesiemy 324 nad 325 już po odjęciu, no to spierwiastkujmy to ładnie, czyli zapiszemy, że sinus alfa, tutaj nie będę pisała już tego przypadku na plusie, na minusie, bo wiemy, że czy kąt rozwarty, czy kąt ostry, i tak sinus jest dodatni. Czyli będę miała pierwiastek 324, tak się składa, że to przecież jest 18 u góry nad pierwiastek z 325. No, z 325 musimy rozbić. Wiemy, że to jest, bo to było wcześniej. Czyli zapiszemy sobie 18 nad, a tu mieliśmy 25 razy 13. To było 325, czyli będzie 5 pierwiastków z 13. No to usuwamy niewymierność, prawda? Tu przez pierwiastek z 13, tu przez pierwiastek 13, czyli 18 pierwiastków z 13 nad 13 razy 5, to będziemy mieć 65. I taki nam wyszedł ostateczny sinus tego kąta alfa, który jest ten kąt alfa zawarty w naszym tym specjalnym przekroju.
Zadanie numer 4. W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym tangens kąta zawartego między przeciwległymi krawędziami bocznymi wynosi 2 pierwiastek z 6. Czyli jest jakiś tangens kąta, tylko muszę nazwać beta, bo później w treści mam też o alfie, prawda? Tangens kąta beta między zawartego między przeciwległymi krawędziami bocznymi wynosi 2 pierwiastek z 6. Zaraz sobie go zaznaczymy. Przez wierzchołek ostrosłupa oraz przekątną podstawę, ale tą, która nie zawiera spodka wysokości, poprowadzono płaszczyznę. Oblicz tangens kąta alfa i tego kąta alfa, gdzie kąt alfa jest zawarty między tą płaszczyzną a płaszczyzną podstawy. Czyli mamy wyznaczyć tangens alfa, znając tak naprawdę tangens beta, wiedząc, że to jest oczywiście ten nasz ostrosłup sześciokątny. Myślę, że powinniśmy zacząć od tego tangensa beta, od w ogóle zaznaczenia go, prawda? Tylko tak, ten tangens to jest tangens między kąta zawartego między przeciwległymi krawędziami bocznymi, tak? Więc myślę, że od tego powinniśmy zacząć. Tak, ja krawędź może w podstawie nazwę sobie A, chociaż nie jest podana, no ale nazywam sobie literką A. Krawędź boczną standardowo nazwę literką B, tu, B, tu. Jest to prawidłowe, więc tak mogę zrobić. I teraz tak, ja, żeby może nie zamazać na tym rysunku zbyt dużo, to ja ten kąt beta, to jest kąt między przeciwległymi krawędziami bocznymi. Czyli ta jest przeciwległa z tą, prawda? Mam na myśli tą tutaj krawędź, tą i mam na myśli tą krawędź, prawda? To jest tangens między tymi krawędziami. Ja ten trójkącik narysuję, bo na tamtym rysunku jeszcze będę musiała inne rzeczy zaznaczyć, więc ja ten trójkąt od razu przerysuję, żeby drugi raz po prostu bryły nie musieć rysować, więc ja zaznaczę, że mam beta B, tu mam B i B i ten beta, co powiedziałam, tu mamy kąt beta. Podane jest, że tangens tego beta to są 2 pierwiastki z 6. Tak, ale ustalmy, co to jest na dole A, tutaj. Tak jest, że to jest ostrosłup prawidłowy sześciokątny, to zapewne wiesz, że tu wszędzie są A, krawędzie podstawie. Czyli odtąd dotąd to jest jedno A i jeszcze jedno A, czyli tu będą 2 A. No to skoro tak, to myślę, że fajna by wyszłaby nam zależność na A i na B przy użyciu twierdzenia kosinusów, no nie? Tylko, że musiałabym przejść z tangensa na kosinus. No to proszę bardzo, zrobimy sobie to. Czyli tangens to był oczywiście sinus beta nad kosinus beta, to jest 2 pierwiastki z 6, czyli moje sinus beta to będzie 2 pierwiastki z 6 kosinus beta i podstawiam do jedynki trygonometrycznej, którą napiszę. Sinus kwadrat beta plus kosinus kwadrat beta to jest 1, czyli podstawiam. Czyli jak podstawię, to będę miała to podnosiła do kwadratu, czyli będę miała 4 razy 6, 24 kosinus kwadrat beta plus kosinus kwadrat beta to jest 1. Ja na razie zajmuję się tym kątem beta. Na razie jeszcze kąta alfa i tej płaszczyzny nie zaznaczyłam, bo nie chcę wszystkiego tak od razu. Czyli mam 25 kosinus kwadrat beta to jest 1, podzielę przez 25, wychodzi mi, że kosinus beta po spierwiastkowaniu już będzie 1/5. Nie będę pisała tylko minus 1/5, dlatego że skoro tangens był dodatni, to znaczy, że to musi być ćwiartka pierwsza, no bo w trójkącie mamy tylko kąty z ćwiartki drugiej lub pierwszej, ale skoro tangens dodatni, no to musi być pierwsza, czyli taki mamy kosinus. Co mi to dało? Że ja sobie teraz użyję twierdzenia kosinusów, czyli 2a do kwadratu, to się równa b kwadrat plus b kwadrat, a może tak oddzielę sobie, minus 2b kwadrat, 2b razy b razy kosinus beta. No to proszę bardzo, 4a kwadrat to się równa b kwadrat plus b kwadrat to 2b kwadrat minus 2b kwadrat razy 1/5. No bo taki mi wyszedł ten kosinus, to go chcę wykorzystać przecież, nie? Czyli tak, 4a kwadrat to się równa 2b kwadrat minus 2/5 b kwadrat. A ja sobie pomnożę razy 5, czyli będę miała 20a kwadrat to się równa 10b kwadrat minus 2b kwadrat. Czyli 20a kwadrat to będę miała 8b kwadrat. Chcę b wyliczyć, no bo to b pewnie mi się jeszcze do czegoś sprzyda, uzależnione od a, prawda?
No to podzielę przez 8, czyli będę miała, że b kwadrat to jest 20a kwadrat nad 8. No i to skrócę sobie przez 4, czyli będę miała 5a kwadrat przez 2. No i spierwiastkuję oczywiście, czyli moje b to będzie a pierwiastek z 5 nad pierwiastek z 2. Wszystko po kolei pierwiastkuję, usunę niewymierność, czyli razy pierwiastek z 2, razy pierwiastek z 2, czyli a pierwiastek z 10 nad 2. No takie wyszło mi b. No coś już mam, prawda? No to teraz lećmy dalej. Czyli teraz ja, w treści było podane, że mamy wyznaczyć tangens kąta, jaki tworzy płaszczyzna z podstawą, ale płaszczyzna przez co ma przechodzić. Jeszcze raz wezmę treść i przeczytam. Przez wierzchołek ostrosłupa oraz przekątną podstawy, ale tą, która nie zawiera wysokości. Myślę, że dobrze dla mnie będzie widoczne ta tutaj, przekątna podstawy, ale nie ta, która zawiera nam spodek wysokości. Popatrz, w podstawie jest dużo przekątnych. Ja mam tutaj liniami przerywanymi narysowane, ale ta na przykład zawiera spodek wysokości, a to nie o to chodzi. No to narysowałam tą przekątną. Jednym słowem, w sześciokącie foremnym mamy dwa rodzaje przekątnych. Chodzi o tą krótszą. I płaszczyzna, która zawiera tą przekątną, i wierzchołek, czyli widzisz, chodzi nam o ten trójkąt, który ja tutaj może zaznaczę właśnie teraz, tak po grubie, żeby było lepiej widać, chodzi nam właśnie o ten trójkąt, to jest ta płaszczyzna, a konkretnie, no o ten mi chodzi tutaj, trójkącik, o tą płaszczyznę, czyli tak jakby tniemy ten ostrosłup w taki sposób, prawda, i przekrojem jest taki nasz trójkąt. No to teraz tak, chcemy policzyć tangens kąta nachylenia tego przekroju do płaszczyzny podstawy. No to tak, no to fajnie by było, żebyśmy w tym przekroju zaznaczyli wysokość. Wysokość oczywiście jest to trójkąt równoramienny, bo ma BB, czyli ta wysokość pada na środek i tu zaznaczę kąt alfa i tu zaznaczę też tą naszą wysokość. Tak. I my mamy znaleźć właśnie ten tangens tego kąta alfa. Popatrz, tutaj taki trójkącik nam powstał, nie? Ja bym chyba ten trójkąt przerysowała, żeby znowu było lepiej widać, tylko nie dłuży, żeby nie zajął nam tutaj dużo miejsca. Ten trójkąt oczywiście prostokątny z tym kątem alfa. Popatrzmy, co my tu mamy. Tutaj ten kawałeczek, jak dobrze popatrzysz, to widzisz, że jest to połowa z tej linii mojej przerywanej tutaj tego kawałka, a wszędzie jest A. Czy to znaczy, że to musi być jedna, druga A? No, dobrze. No, a to jest nasze H. No to ja zapiszę moje duże H. Czyli popatrz, co by można było zrobić. Można by było teraz wyznaczyć tangens alfa, ale, no bo to ja mam wyznaczyć tangens alfa, ale muszę jeszcze jakimś sposobem wyznaczyć H, żeby uzależnić od A i wtedy mi się skróci A i będę miała tangens alfa. Czyli jeszcze jednego trójkąta potrzebuję. No ale mam już B. To B, które wyliczyłam, na pewno mi się na coś musi sprzydać. No to ja zaznaczę teraz jeszcze ten trójkąt. Z tej strony może będzie dobrze widoczny. Go tak zakreskuję. Popatrz ten trójkąt. Ja Ci go przerysuję tutaj. Ten trójkąt z kolei, żeby znowu było lepiej widać. Wiesz, ja w tym trójkącie muszę wykorzystać to, co policzyłam, nie? To, co było podane, ja z tego wyliczyłam sobie B. I tak, w tym trójkącie tu mam H, tu mam na dole A, jak widzisz, bo to też jest A, to, a tu jest moje B. A moje B przecież to jest A pierwiastek z 10 przez 2. A pierwiastek z 10 przez 2. Skoro tak, skoro to jest A pierwiastek z 10 przez 2, no to stwierdzenia Pitagorasa, mogłabym już szybciutko H wyliczyć, no to układamy. Czyli A kwadrat plus H kwadrat to jest to do kwadratu, czyli 10A kwadrat nad 4. Czyli H kwadrat to się równa. Jak to przerzucę i dam, no może napiszę to, 10A kwadrat nad 4 minus... Dam od razu 4a kwadrat nad 4, żeby był wspólny mianownik, czyli będę miała 6a kwadrat nad 4. Po spierwiastkowaniu wyjdzie mi a pierwiastek 6 nad 2, bo muszę wszystko pięknie spierwiastkować. No skoro tak,
No to już mamy, można powiedzieć, prawie załatwioną sprawę, bo teraz już sobie napiszemy z tego trójkąta tutaj, że tangens naszego alfa zgodnie z trygonometrią to jest duże h do jednej drugiej a. Czyli nasz tangens alfa to będzie duże h, czyli a pierwiastek z 6 nad 2 do a nad 2, no bo jedna druga a to jest a nad 2. I teraz popatrz, w zasadzie to a nad 2 mi się skróci i wychodzi mi po prostu wynik, że ten tangens alfa to jest pierwiastek z 6. Popatrz, wszystko w tym zadaniu jest celowe, zamierzone. Najpierw wykorzystaliśmy tangens beta, żeby wyliczyć kosinus beta. Później z stwierdzenia kosinusów wyszła nam zależność, że b uzależniliśmy od a. Później poszukaliśmy trójkąta takiego, żeby z b i z a wyliczyć h. Po to, że znaleźliśmy ten trójkąt, z którego moglibyśmy tangens alfa wyliczyć. Tangens tego przekroju kąta, który właśnie tworzy przekrój tego naszego ostrosłupa z płaszczyzną podstawy. I właśnie z tego trójkąta, który był nam na końcu po prostu potrzebny, wyznaczyliśmy z trygonometrii tangens kąta alfa. Zadanie numer 5. Podstawą grania stosłupa prostego jest rąb oporu P. Przez krótszą przekątną rąbu poprowadzono płaszczyznę zawierającą jeden z wierzchołków grania stosłupa, nachyloną do podstawy pod kątem 60 stopni. Czyli kąt mamy tutaj nachylenia 60 stopni i mamy jeszcze podane, że pole naszego rąbu, który jest w podstawie, wynosi P, a my mamy policzyć pole przekroju, czyli pole przekroju, tak zapiszę, równa się pytajnik. No tutaj w zadaniu oczywiście powinniśmy zacząć od tego, żeby ten przekrój zaznaczyć. Otóż, przez krótszą przekątną podstawy, no w podstawie widać rąb, w zasadzie rysunek prostopadościanu się wiele od tego nie różni, od tego rysunku grania stosłupa prostego, którego w podstawie jest rąb. No rysunek jest taki sam, ale mamy oczywiście rozumieć, że jest rąb, czyli że tu mamy A, tu jest A, prawda? Ale no to jest nie byle jaki czworokąt, nie kwadrat, tylko rąb. I przez krótszą przekątną rąbu, no to widać, która jest ewidentnie krótsza, taką płaszczyznę, żeby przechodziła przez krótszą przekątną rąbu oraz przez jeden z wierzchołków tego grania stosłupa właśnie prowadzimy tą płaszczyznę, czyli tak, ja narysuję od razu tą płaszczyznę, czyli tak, przez tą krótszą przekątną widać, że ta jest krótsza przekątna tego rąbu w podstawie i tak, żeby tak ścinamy, on jest oczywiście prosty grania stosłup, czyli to znaczy, że wszystkie krawędzie boczne są prostopadle nachylone do płaszczyzny podstawy, natomiast i przez wierzchołek, no to ewidentnie pasuje nam tak ściąć, prawda? Czyli przez ten wierzchołek i przez tą przekątną, no to widać co będzie przekrojem, przekrojem będzie trójkąt tutaj, przekrojem będzie trójkąt, ja ten trójkąt tutaj oczywiście zamaluję i tak jest podane w treści, że ten przekrój nachylony jest do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. No to skoro tak, to trzeba wyznaczyć, ten kąt zaznaczyć, prawda, na naszym rysunku. Czyli ja poprowadzę oczywiście wysokość w tym przekroju tutaj, z góry na dół, poprowadzę wysokość i pod kątem 60 stopni do płaszczyzny podstawy, czyli tak jakby rzutuję na podstawę, tu mam zaznaczyć, że mam do czynienia z kątem 60 stopni. Wiemy, że w tym trójkącie jest tak, że ja już powiedziałam, że grania stosłup prosty to taki, że krawędzie są pod kątem prostym, prawda, do podstawy, czyli to jest kąt prosty, jak widzisz. Czyli ten mój trójkącik czarny, który go teraz tak zamaluję, no to jest trójkąt prostokątny nie byle jaki. To jest nasz kochany trójkąt prostokątny, trójkąt o kątach 90, 60 i 30. Ja widząc taki trójkąt automatycznie zawsze wprowadzam własności trójkąta 30, 60, 90 stopni. Czyli naprzeciwko 30 stopni piszę sobie x, naprzeciwko 60 stopni będzie x pierwiastek z 3 i naprzeciwko kąta prostego będzie tutaj 2x. Teraz tak,
skoro wykorzystałam sobie ten trójkącik, bo po co był podany? No po to, żeby wykorzystać, prawda, że tam jest właśnie 60 stopni, to wiemy, że nasze pole rombu to się równa P, a my chcemy policzyć pole przekroju. Popatrz, pole przekroju. Może zacznijmy od tego pola rombu. Gdybym ja standardowo narysowała tobie tą podstawę, a może to jeszcze narysuję, tą podstawę, która jest rombem u nas, niech będzie zrobiony rysunek rombu. I teraz tak, w tej podstawie, jak widzisz, poprowadziłam tą krótszą przekątną, ale poprowadzę też dłuższą. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że popatrz z rysunku tutaj, odtąd dotąd to jest u mnie x, tak? Na rysunku. Czyli tutaj też będzie x. No to skoro już mamy te przekątne zaznaczone x-em, bo już coś o tych x-ach wiemy, bo tu wiemy, że jest z x-em, tu wiemy z x-em, no to tu sobie napiszmy y, a tu sobie napiszmy y. Czyli jednym słowem, jedna przekątna u mnie to jest 2x, a druga przekątna to jest 2y. Po co mówię o przekątnych? Bo przecież wiesz, że w rombie kątną się pod kątem prostym i ja już teraz mogę napisać wzór na pole rombu, że pole rombu to jest 1 druga d1 razy d2. Czyli tak, pole rombu to jest po prostu p, 1 druga przepiszę, a d1 to jest 2x, a d2 to jest 2y. Dwójeczki mi się tu skrócą. I napiszę, że P to się równa u mnie 2XY. No to skoro tak, to może bym na przykład sobie Y stąd wyliczyła, no nie? No to wyliczmy sobie, czyli podzielmy przez 2X, czyli będę miała Y to jest P nad 2X. No a dlaczego chciałam Y? Bo popatrz, tu jest moje Y na rysunku, tu jest moje Y, a ja mam policzyć pole przekroju. To już widzisz, że tym przekrojem, już mówiłam, jest ten trójkącik. A jaki jest wzór na pole tego naszego przekroju trójkąta? No jedna druga, a razy H można zastosować. Czyli pole naszego trójkąta to będzie jedna druga razy. I teraz w podstawie ten trójkąt niebieski, ja mówię teraz o tym przekroju, czyli o tym trójkącie niebieskim. Już go może nie będę na boku przerysowywała. Myślę, że widać. O tym trójkącie niebieskim. W podstawie jest 2y, czyli razy 2y napiszę, razy wysokość, a wysokość, popatrz jak pięknie, wysokość to jest 2x z tego mojego trójkąta 30, 60, 90 stopni. Tak, no to teraz dwójeczki mi się skrócą, czyli wychodzi mi, że pole tego mojego trójkąta to jest 2xy. W zasadzie nawet nie musiałam tego przekształcać, bo już widać, ale już niech będzie 2x, a za y podstawię p nad 2x, za y podstawiłam, to mi się skasuje, wychodzi mi p. Popatrz, co mi wyszło. Wyszło mi, że pole mojego przekroju, czyli ja to zapisałam, to jest to samo, co to tutaj, czyli pole mojego trójkąta, czyli pole mojego przekroju, tak, cieliśmy sobie ten nasz graniastosób, żeby przekrojem wyszedł nam trójkąt i pole tego przekroju po prostu jest równe p. No bardzo ciekawe zadanie, krótkie, pomysłowe, a krótkie, czyli bardzo fajnie nadające się na przykład na 4 punkty na maturze, czy też 3 punkty na maturze, niekoniecznie 7 killerskich punktów do zdobycia. Bo czasem naprawdę jest to ciężko zrobić zadanie z brył, czasem naprawdę jest mega skomplikowane. I tak, przeszliśmy sobie przez te nasze bryły, przez te przekroje, no ciężki temat, przekroje, to nieraz się tak zdarza, że młodzież po prostu radzi sobie świetnie z innymi zadaniami, takimi bardziej rachunkowymi, a jednak do tego trzeba mieć wyobraźnię przestrzenną. A mój drogi, wyobraźnia przestrzenna kształtowana jest przez lata, odpocząwszy jak byłeś małym dzieckiem, kiedy bawiłeś się klockami Lego, czy też układałeś puzzle, kształtowałeś już wtedy wyobraźnię przestrzenną. I popatrz, jaki to ma wpływ na to, co teraz masz zrobić, jak zadanie rozwiązać na maturze. Te osoby, to jest sprawdzone, badania naukowe przeprowadzone, że te osoby, które naprawdę świetnie sobie radziły już w przestrzeni, będąc małym dzieckiem, teraz też nie mają problemów i w przyszłości mieć problemów nie będą. A te osoby, które jednak miały tą orientację przestrzenną troszkę zaburzoną, no to później no z takimi zadaniami, no to w żaden sposób by sobie po prostu nie poradziły. Mam nadzieję, że lekcja będzie przydatna, szczególnie dla tych, którzy o tą lekcję prosili. Ja dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne spotkanie z matematyką na poziomie rozszerzonym, no i ze mną, z iCamat.